Jest godzina 23. Zaczynamy magazyn Dzień po Dniu. Małgorzata Kukuła, dobry wieczór. Argentyna mistrzem świata pokonała Francję w fantastycznym finale mundialu w Katarze. Wynik 3-3, a o zwycięstwie zdecydowały karne. Bohaterów meczu było trzech. Messi, Mbappé i sędzia Marciniak. Dawid Kubacki zwycięzcą dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu i nadal liderem w klasyfikacji generalnej. Blisko miejsca na podium był także Piotr Żyła. Zbigniew Ziobro o umowie z Saudi Aramco mówił, że warto znać takie umowy i że jest zwolennikiem transparentności. W prokuraturze jest zawiadomienie opozycji w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Nieustanne rosyjskie ataki na Ukrainę i codzienne dramaty ukraińsko-rosyjskich rodzin. Argentyna mistrzem świata, ależ to był mecz. Pierwsza połowa należała do Argentyńczyków, prowadzili dwiema bramkami. W drugiej zachwycili Francuzi. Mbappé strzelił dwa gole w dwie minuty. A potem zaczęła się prawdziwa walka i fantastyczne widowisko, które zdecydowanie przejdzie do historii mundialu. Dogrywka zakończyła się wynikiem 3-3, a o zwycięstwie zdecydowały karne. 4-2. Argentyna pokonała Francję i jest nowym mistrzem świata. Dariusz Łapiński. To my zobaczmy jeszcze kibiców nowych mistrzów świata i kibiców tych, którzy dzisiaj mistrzostwo oddali.